湖のある静かな町で起きた些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。Przenosimy się w topografii filmowej na odległe antypody. Trafiamy do Japonii. Tym razem mamy do zaproponowania najnowszy film Hirokazu Koreedy, film zatytułowany Monster, czyli Potwór. No, Hirokazu Koreeda jest bez wątpienia obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców sztuki filmowej w Japonii. Kilkakrotnie zdobywał już Złotą Palmę. Zresztą ten film też został uhonorowany Złotą Palmą na festiwalu w Cannes. Tym razem za scenariusz. No i ci z Państwa, którzy znają Koreedę, doskonale wiedzą, że jest to taki typ azjatyckiego, a konkretnie japońskiego kina, który niespecjalnie różni się od kinematografii i tego mentalu europejskiego. Tutaj nie ma przepaści kulturowej. Ten kod kulturowy być może jest inny, ale Koreeda dociera do takich uniwersalnych, rzekłbym, pokładów człowieczeństwa, które są łatwe do zidentyfikowania zarówno przez Europejczyków, jak i przez Japończyków, więc być może stąd bierze się również popularność tego twórcy sztuki filmowej na kontynencie europejskim. A sam film jest powrotem Koreedy do takiego, do tematyki, którą uwielbia, a więc do rodziny, szeroko rozumianej. Koreeda zresztą w swoich filmach w bardzo różny sposób pokazuje rodzinę, stara się ją redefiniować, dochodzić do takich konkluzji bardzo istotnych z punktu widzenia takiej refleksji, czym w ogóle jest współczesna rodzina i czy to związki biologiczne, związki krwi decydują tylko i wyłącznie, czy też przede wszystkim o tym, że jesteśmy rodziną, czy może coś więcej, coś duchowego, metafizycznego. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z taką opowieścią, która dotyczy dwóch rodzin, które muszą się zmierzyć z poważnymi problemami, z jakim zderzają się najmłodsi członkowie tych rodzin. I jest to tak ciekawy sposób przedstawione, że będziemy jako widzowie mogli zobaczyć ten problem z trzech różnych punktów widzenia. Więc to od razu odnosi nas w tak zwaną przeszłość filmową, do chociażby Rashomona Akiry Kurosawy, filmu kultowego, w którym w podobny sposób reżyser podchodził do węzłowego problemu, żeby pokazać go z różnych punktów widzenia. I ten konflikt dramaturgiczny, którego będziemy świadkami w Monsterze, jest w identyczny sposób przez Koreedę przedstawiony. Z trzech różnych perspektyw, z trzech różnych punktów widzenia. No i widz tutaj sam musi sobie na podstawie tych trzech różnych spojrzeń wyrobić zdanie na temat tego, co zobaczy na temat całej tej historii. A historia jest, tak jak powiedziałem, historią rodzinną, pełną konfliktów, no i też taką otwartą na różne współczesne trendy i różne współczesne zagrożenia, jakie czyhają na dzieci i młodzież w tym XXI wieku, w którym wieku cyberprzemocy, więc Koreeda jest jak najbardziej na czasie, więc myślę, że ci z Państwa, którzy lubią tego rodzaju kino, trochę interwencyjne, na pewno będą zadowoleni. Serdecznie zapraszam, środa, godzina 18:30, Monster, Hirokazu Koreeda. してるのは人間。怪物。